Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Słowa te odzywają się z jasnogórskiego szczytu w dniu patronalnego święta Królowej Polski. Tyś jest otuchą naszego narodu. Tak śpiewaliśmy dzisiaj. Słowa te idą w parze z modlitwą wypowiadaną przez tyle pokoleń w ojczystym języku: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Boga Rodzicu. W naszych dziejach doznawaliśmy wielokrotnie szczególnej macierzyńskiej opieki Matki Chrystusa. Kazimierz Odnowiciel wzywa Boga Rodzice i odzyskuje utracone dziedzictwo piastowskie. Łokietek Wiślicy słyszy słowa: Wstań, ufaj, zwyciężysz. Tymi słowa Matka Boża umacnia króla, który wyprowadził kraj z dzielnicowego rozbicia. Szalomowe w dziejach zwycięstwa od Legnicy po Chocim i Wiedeń, a w naszym stuleciu rok 1920 wszystkie wiązaliśmy ze wstawiennictwem Boga Rodzicy, a w szczególności to zdumiewające zwycięstwo jasnogórskiego klasztoru Warowni w 1655 roku. Stamtąd też z jasnogórskiego szczytu płyną w patronalne święto Królowej Polski słowa biblijnego wezwania: Tyś wielką chlubą naszego narodu. Kiedy w kilka miesięcy po obronie Jasnej Góry król Jan Kazimierz oddawał całe swe wielonarodowe dziedzictwo Boga Rodzicy jako królowej, królowa Korony Polskiej, wówczas dokonywały się szczególne zaślubiny. Były to zaślubiny Bożej Mądrości, która w sposób proroczy mówi o sobie słowami księgi Syracydesa: Wyszłam z ust Najwyższego i niby mgła okryłam ziemię. Oto wymiar przedwieczny, a zarazem wymiar kosmiczny przedwiecznej mądrości. A potem ten wymiar znajduje sobie mieszkanie w dziejach człowieka. W Jakubie rozbij namiot, w Izraelu obejmij dziedzictwo. I oto mądrość zapuszcza korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie, aby stać się pokarmem i napojem ludzi, którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć. Król Jan Kazimierz, klęcząc w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, przyłącza się do wielu pokoleń tych, którzy łakną i pragną Bożej mądrości dla siebie, dla swego królestwa, dla ludów, wśród których z Bożej opatrzności przyszło mu sprawować władzę królewską w czasach szczególnie trudnych. Zaślubiny Bożej Mądrości,
która jest Słowem Przedwiecznym, znajdują swój ewangeliczny wyraz w Kanie Galilejskiej. Słowo stało się ciałem, rodząc się z Maryi Dziewicy za sprawą Ducha Świętego. Tajemnica wcielenia Słowa jest tajemnicą zaślubin bóstwa z człowieczeństwem. Jako człowiek, Syn Boży, Jezus z Nazaretu, zostaje zaproszony na gody weselne wraz ze swą matką i uczniami. To, co w ciągu dziejów miało znaleźć wyraz na naszych ziemiach, pozwala nam się rozpoznać już tam, już w Kanie Galilejskiej. Maryja, która tyle razy w ciągu dziejów mówiła Chrystusowi o różnych potrzebach ludzi i ludów, powiedziała o tym po raz pierwszy w Kanie, gdy gospodarzom wesela zabrakło wina, nie mają już wina. Jakże błaha może się wydać ta potrzeba w porównaniu z innymi. Przyjmijmy ją jednak jako pierwowzór dla wszystkich potrzeb człowieka, narodów, ludzkości. Matka Chrystusa staje w pośrodku między każdą z tych potrzeb, a Chrystusem, Synem Bożym, Słowem Przedwiecznym i mądrością, która zaślubiła dzieje człowieka i pragnie w nich działać. Tutaj wchodzimy już w dzieje naszego pokolenia. Co jest tą potrzebą największą, którą ośmielilibyśmy się niepokoić matczyne serce Boga Rodzicy? Jest zapewne wiele tych potrzeb, ale dotknijmy tej, która wśród nich wydaje się najistotniejsza. Łączy się ona z podstawową hierarchią wartości dla człowieka, dla ludzkich wspólnot, narodów i społeczeństw. Ważniejsze jest być niż mieć. Ważniejszym jest, kim się jest, niż to, ile się posiada. Bóg tak nas stworzył, że potrzebujemy różnych rzeczy. Są nam one niezbędne dla zaspokojenia naszych potrzeb elementarnych, ale również do tego, żebyśmy umieli dzielić się nimi wzajemnie oraz żebyśmy z ich pomocą budowali przestrzeń naszego ludzkiego być. Ojciec nasz niebieski dobrze wie o tym, że potrzebujemy różnych rzeczy materialnych, ale umiejmy ich szukać i używać zgodnie z Jego wolą. Wartości, które można mieć, nigdy nie powinny stać się naszym celem ostatecznym. Po to Ojciec nasz niebieski obdarza nas nimi, aby nam pomagali coraz pełniej być. Dlatego przed błędem postaw konsumpcjonistycznych należy przestrzegać również społeczeństwa biedne. Nigdy nie trzeba w taki sposób dążyć do dóbr materialnych, ani w taki sposób ich używać, jak gdyby były one celem same w sobie. Toteż reformie gospodarczej, jaka się dokonuje w naszej ojczyźnie, powinien towarzyszyć wzrost zmysłu społecznego, coraz bardziej powszechna troska o dobro wspólne, zauważanie ludzi najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących.
a również życzliwość dla cudzoziemców, którzy przyjeżdżają tutaj w poszukiwaniu chleba. Zwłaszcza dzisiaj, w okresie reformy gospodarczej, wsłuchujmy się uważnie w słowa Chrystusa Pana. Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Czy jednak nie zostaliśmy zdominowani przez to, co jest mimo wszystko mniej ważne? Czy to nie dawało i nie daje nadal znać o sobie, jakiego potrzebujemy wysiłku, ażeby odnaleźć w tej dziedzinie właściwe proporcje? W Kanie Galilejskiej Matka Chrystusa mówi do sług weselnych: zróbcie wszystko, cokolwiek On, Chrystus, wam powie. Wielką potrzebą naszych czasów jest przypominanie tego, co mówi Bóg, przyjmowanie na nowo tego, czego uczy Chrystus. Zróbcie wszystko, cokolwiek On wam powie. Dlatego podczas tej pielgrzymki wracamy stare do dekalogu. Kiedy Bóg mówi: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Słowo Jego nie tylko dotyczy jednego dnia w tygodniu. Dotyczy ono całego charakteru naszego życia. W tym naszym ludzkim życiu nieodzowny jest wymiar świętości. Jest on nieodzowny dla człowieka, ażeby bardziej był, ażeby pełniej realizował swe człowieczeństwo. I nieodzowny jest dla narodów i społeczeństw. Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem, że nie da się szukać i znajdować Boga inaczej niż w prawdziwej wewnętrznej wolności. Ale Bóg nam powiada: bądźcie świętymi, ponieważ ja sam jestem święty. On chce swoją świętością ogarnąć nie tylko poszczególnego człowieka w jego wymiarze prywatnym, ale również rodziny całe i inne ludzkie wspólnoty, również całe narody i społeczeństwa. Dlatego postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państw, życia społecznego i niewiele ma wspólnego z światopoglądową neutralnością. Potrzeba wiele wzajemnej życzliwości i dobrej woli, ażeby się dopracować takich form obecności tego, co święte w życiu społecznym i państwowym,
które nikogo nie będą raniły i nikogo nie uczynią obcym we własnej ojczyźnie. A tego niestety doznawaliśmy przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Doświadczyliśmy tego wielkiego katolickiego getta. Getta na miarę narodu. Zarazem więc my, katolicy, prosimy o wzięcie pod uwagę naszego punktu widzenia, że bardzo wielu pośród nas czułoby się nieswojo w państwie, z którego struktur wyrzucono by Boga, a to pod pozorem światopoglądowej neutralności. Ksiądz prymas tak oto mówił na ten temat uroczystość świętego Stanisława tego roku. W okresie przemian ustrojowych stajemy przed zadaniem nowego i poważnego ułożenia stosunków między Kościołem a państwem. Zakłada to szereg sformułowań nowych i postanowień oryginalnych, takich, które odpowiadają stanowi liczbowemu wierzących i poziomowi życia religijnego. Wymaga to obustronnego wysiłku i pokornego szukania prawdy. Niekiedy zauważa się jakby chęć do łatwego i mechanicznego naśladowania z jednej strony modelów Zachodu, a z drugiej strony do przyjmowania pewnych form, które były stosowane w epoce totalitaryzmu. Trzecie przykazanie Boże domaga się jeszcze przypomnień zupełnie elementarnych. Spodobało się przedwiecznemu Ojcu uczynić pośrednikiem naszego zbawienia swojego jednorodzonego Syna, który dla nas stał się człowiekiem. Dlatego niedziela, dzień Jego zmartwychwstania, jest dla nas, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, dniem szczególnie świętym. W dniu tym gromadzimy się wszyscy wokół ołtarza, ażeby zaczerpnąć ze świętości Chrystusa i ażeby cały nasz tydzień uczynić świętym. Tutaj podczas mszy świętej realnie uobecnia się ta niepojęta miłość, jaka została nam okazana przez krzyż Chrystusa. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. Dzisiaj, kiedy część katolików zaczyna zaniedbywać co niedzielną mszę świętą, trzeba nam sobie przypomnieć szczególnie o tajemnicy tej Bożej miłości, jaką zostaliśmy obdarzeni w Chrystusie. To ona uobecnia się na ołtarzu. Nie łudźmy się. Odchodząc od źródeł miłości i świętości, odchodzimy od samego Chrystusa. Zatrzymaliśmy się dziś przy słowach królewskich ślubowań Jana Kazimierza, od których dzielą nas z górą trzy stulecia. Odchodząc z tej stacji papieskiego pielgrzymowania w kierunku naszych zadań i przeznaczeń, nie zapominajmy przedwiecznej Bożej mądrości, która stanowi o prawdzie i o znaczeniu ludzkiego bytowania w każdym czasie i na każdym miejscu.
Nie pozwólmy sobie wyrywać tych korzeni, jakie Boża mądrość zapuściła w naszych dziejach i w naszych duszach. Nie pozwólmy zagubić dziedzictwa, na których spoczął znak wiecznego zbawienia. Wielki jest Pan, godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego. Jego góra święta, wspaniale wzgórze, radością jest całej ziemi. Niech Bóg je umacnia na wieki. Amen.